Witam Państwa bardzo serdecznie. Zgodnie z zapowiedzią dziś powracam do tematyki narciarskiej, a mianowicie do odpowiedzi na pytanie, jak skoki narciarskie mają się w Zagórzu, jaka jest ich przyszłość. Drodzy Państwo, jest dzisiaj ze mną Andrzej Piszko, wieloletni zawodnik, instruktor, pasjonat tego sportu i właśnie jego zapytam, jak skoki narciarskie mają się w Zagórzu. Co słychać w klubie, w którym jest trenerem? No, skoki jak do tej pory, no to jako tako mówię, były i są i będą. Tylko kwestia jest naboru młodzieży, bo mam czynnych zawodników, teraz mam 6, miałem 10, jeden oczy do szkoły sportowej, mistrzostwa sportowego w Zakopanem. Przygotowuję się 3 jeszcze do szkoły, no tylko są zdobyć jeszcze w tym roku, w tym sezonie. Wynajmniej za 2 klasę sportową, a jest nadzieja, jest szansa. W każdym bądź razie, że chłopaki skaczą już dość dobrze, tylko że są małe obiekty. Na tych obiektach, które są, to oni skoczyli już kadencję. Także gdy będzie lotos w 2010 roku, oni startować nie będą. Bo tylko 2 grupy wiekowe będzie startować, to będzie grupa E i D. A grupa C, ja mam 4 zawodników w grupie C, 2 zawodników w grupie B. Także ci zawodnicy to tutaj nie, znaczy nawet nie mogą trenować, bo te obiekty się już nie nadają na nie. Przez jakiś okres czasu współpracował Pan z Miejską Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Zagórzu. Był Pan jego jakby formalnym pracownikiem, opiekunem, trenerem, instruktorem działającej tam sekcji narciarskiej. Jak się ma rzeczy na dzień dzisiejszy z tą współpracą? No, pracowałem do 17 sierpnia. Z 17 dostałem wypowiedzenie z GOK-u. Względów, no nie wiem jakich tam, czy to finansowych, czy ze względów, no nie mogę tego wytłumaczyć i powiedzieć, o co to chodziło. W każdym razie teraz pracuję z młodzieżą nadal, trenujemy społecznie, no także klub będzie istniał i będzie się miał dobrze. Czy skoki narciarskie mogą być pretekstem do tego, żeby promować gminę Zagórz? Jak najbardziej. My w tym kierunku cały czas idziemy, przecież wyjeżdżamy na zawody za granicą, bierzemy udział na Ukrainie w memoriale Juliusza Słowackiego, który się odbywa w drugą niedzielę września. W tym roku byliśmy na 200. rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu. No, była bardzo duża impreza, tylko z naszych władz gminnych no, prosiłem, żeby ktoś pojechał, nikogo nie było. I oni się w ogóle tym nie interesują, to współpracą z Ukrainą. A my już popracujemy 4 lata, jeździmy każdego roku na zawody, na ten puchar, czyli memoriał Juliusza Słowackiego. Bardzo fajna impreza. Mówił Pan o tym, że ci starsi zawodnicy, ta skocznia jest dla nich jak gdyby już za mała, natomiast no... Święt twierdzi, że te skocznie są dobre dla małych dzieci. Zmierzam do pytania, jak jest z naborem? No z naborem jest bardzo ciężko. Szkoły, zasadniczo dyrektorzy szkół, no i szkoły nie chcą współpracować. Ja tu na Radzie Sportu podniosłem tak, żeby tu utworzyć jakąś klasę sportową, o profilu sportowym, skoki narciarskie. Przy jedence, no ale ja spotkałem się z niechętną odpowiedzią w ogóle, że to nie ma szans. A tu przy tych obiektach, szkoła jest bardzo blisko, tu jest, warunki są no, idealne, tylko chcieć, po prostu chcieć. Czego trzeba, żeby skoki narciarskie w Zagórzu znowu wróciły do łask? Do tego, żeby te obiekty, które tutaj no, stoją opustoszałe, znowu zaczęły tętnić życiem? No musi być ten kompleks skoczni, bo te skoczni są do 12 lat. Chłopaki 12 lat nie mają gdzie skakać, nie mają gdzie trenować. Jedziemy na zawody, jedziemy nieprzygotowani, bez treningu. Jedzie się na, dajmy na to, na te UKS-y do Zakopanego, czy do Wisły, czy do Szczyrku. Tam są obiekty duże, my jesteśmy nieobskakani na tych obiektach i to jest, no to stwarza problem. Jest lęk, jest strach przed pójściem na taką skoczni. Czyli można powiedzieć, że te zawody serii Lotos Cup, które będą tutaj w Zagórzu w styczniu, będą bez udziału Zagórzan. No, jeden będzie startował.
z mojego klubu, bo ci reszta już nie mogą startować. Rozmawiam z panem Adamem Kiszką, prezesem Zagórskiego Towarzystwa Sportowego Zakucie, i ten sam zestaw pytań. Co słychać w klubie? W klubie, jak w klubie, mamy 8 zawodników. Teraz już jest okres taki przedstartowy, nie trenujemy, skocznie są zamknięte, niby przygotowane do zimy. Bardzo dobrze zrobiliśmy, że 4 naszych zawodników wysłaliśmy do Szkoły Mistrzostwa Sportowego do Szczyrku. I ci zawodnicy mają cały czas dostęp do skoczni, do odpowiedniego treningu i ci będą przygotowani. A następna czwórka nie będzie, dlatego że nie mamy dostępu do skoczni od 13 października. I zobaczymy, jak to będzie. Proszę powiedzieć, przed nami w styczniu zawody o Puchar Lotosu. Z konkurencji takich, z podziału wiekowego wynika, że może być tak, że Zagórz nie będzie miał swoich reprezentantów albo będzie miał bardzo niewielu. Tak, w najmłodszym roczniku w kategorii E nie mamy już żadnego zawodnika. Nie był zrobiony nowy nabór, dlatego że służyło na to się wiele przyczyn. Przede wszystkim podejście władz miasta, którym nie zależy na sporcie, nie zależy na skokach narciarskich. W kategorii D mamy bardzo dobrego zawodnika, Michał Milczanowski. Jest podwójnym wicemistrzem Polski UKS-ów. We wrześniu na Mistrzostwa Polski UKS-ów wywalczył 2. miejsce w skokach i 2. miejsce w kombinacji norweskiej. Cały czas tutaj się pojawia taki problem główny, no, tej największej skoczni, która by umożliwiała kontynuację treningu, rozwoju tym starszym zawodnikom, po to między innymi, żeby no, nie uciekali z zewnątrz do innych klubów, tylko promowali nadal Zagórz. Co słychać w tym temacie? No, przykro mi. Według mnie ta skocznia powinna już istnieć, no, tej skoczni powinny być zajęcia prowadzone. Od 3 lat jest pełna dokumentacja, wszystkie pozwolenia, ale widocznie komuś zależy na tym, żeby to nie powstało. Powiem tylko jedno. Te skocznie, które są tutaj, 10, 20 i 40, to jest tak jakby w przedszkole. To jest czas na naukę. Jeżeli chcemy mieć zawodników, to musimy mieć jedną skocznię średnią albo normalną. To jest taka wizytówka, przejście na te skocznie normalne i większe do Zakopanego. My teraz z kilkoma zawodnikami na treningi jedziemy do Zakopanego. Proszę pomyśleć sobie, jakie to są koszty. I gdyby była tutaj w Zagórzu skocznia, trenowalibyśmy tutaj i zawodnicy by zostawali. Także do juniora C jeszcze tutaj skaczą, a powyżej już przestają trenować, skakać, dlatego że nie chcą zajmować ostatnie miejsce na zawodach, bo mają ambicje. Proszę powiedzieć, jak się układa współpraca, o ile takowa w ogóle jest, ze szkołami, bo przecież szkoły są takim naturalnym środowiskiem, żeby robić tam nabór zawodników. Jedna rzecz jest, do skoków narciarskich muszą być chłopcy w wieku, pierwszy nabór w wieku 7-8 lat. To są chłopcy najsprawniejsi i odważni. To każdy jeden, który by chciał, przychodzi i zaraz odchodzi. Zostaje tylko garstka. Po drugie, no, minął już ten czas Mojszomanii i bardzo niewielu chłopaków chce skakać. Mamy trudności z pozyskaniem nowych zawodników, rozpoczęcie z nimi zabawy w skoki. Jak tak dalej pójdzie, to skoki z powrotem zaginą, tak jak było to przez 20 lat. Czy wbrew tym wszystkim kłopotom, czy pana zdaniem skoki narciarskie dalej mogą być sposobem na promocję tego miasta, tej gminy? Jak najbardziej. Przecież te skocznie wypromowały Zagórz. Te skocznie, które wybudowaliśmy w ciągu 2 lat, były wizytówką dla Polskiego Związku Narciarskiego. Myśmy mieliśmy czas antenowy w Pucharze Świata. W czasie przerw w Pucharze Świata mówiono o Zagórzu. To była promocja. A teraz nikt od 3 lat nie wspomniał o Zagórzu. Jedyną rzeczą, która została jeszcze z poprzednich lat, to jest jedyne zawody Lotos Cup, które odbywają się w styczniu.